Cześć, ja nazywam się Nefren, to jest kolejny odcinek Kultowy Gier. Tym razem powiemy sobie o grze, której nikomu nie trzeba przedstawiać, czyli GTA Vice City. Jest to gra, która została wydana przez Rockstar w 2002 roku. No jeżeli chodzi o gatunek, to jest gra akcji, tak zwana, bo tu mamy i strzelankę, i jeździmy pojazdami, i w pewnym momencie stajemy się właścicielem przedsiębiorstwa. Ale teraz, dlaczego ta gra zasługuje na miano kultowej? Tu jest właśnie najważniejsza sprawa. Dlaczego na przykład nie mówię dzisiaj o GTA 3, tylko właśnie o Vice City, dlaczego nie mówię San Andreas, tylko właśnie o tej części. Ta gra ma moim zdaniem najlepszą fabułę. I to wszystko kręci się właśnie wokół niesamowitego settingu tej gry, czyli właśnie gdzie ona została umieszczona. Bo tak naprawdę tutaj wszystkie wydarzenia dzieją się w latach 80. Czyli mamy niesamowite właśnie tło tych wszystkich wydarzeń. No i oczywiście skoro lata 80., no to autorzy pomyśleli sobie, że dlaczego by nie i po prostu całymi garściami czerpią z kultury, właśnie z kinematografii tamtego okresu. No i tak naprawdę główny bohater to jest wzorowany właśnie na postaciach z takich filmów jak Scarface czy Życie Carlita. W sumie w obydwu filmach grał Al Pacino i to też jest w sumie nie przypadek. No i jeszcze tutaj dużo było nawiązań do Miami Vice, kultowy serial Policjanci z Miami, tak to polski odpowiednik tego. No i ta gra właśnie czerpie całymi garściami całe motywy, niektóre nawet całe sceny, tak jak chociażby tutaj taki budynek główny Diaza, gdzie z takiego bossa kartelu narkotykowego zabijamy, to właśnie ten dom jest wzorowany na jego siedzibie właśnie z filmu Scarface, czyli Człowiek z blizną. I tu jest właśnie bardzo dużo takich nawiązań do kultury, do filmów, no i do innych spraw, ale o tym jeszcze powiem. No i tak, jeżeli chodzi jeszcze właśnie o powiązania tego z GTA 3, to jest coś takiego właśnie, że to jest tak jakby prequel GTA 3, czyli to, co działo się wcześniej. I właśnie tu jest bardzo duża liczba bohaterów, którzy potem pojawili się w GTA 3. I na przykład jeżeli ktoś w GTA 3 był, prawda, bossem i tak dalej, jakiejś mafii, to tutaj tak naprawdę to są jego początki, czyli jak on zaczyna, jak on dopiero stawia pierwsze kroki w tym przestępczym świecie. I dużo jest takich właśnie powiązań. I jednym z takich fajniejszych właśnie jest postać Phila. Nie wiem, czy ktoś go kojarzy, to jest z GTA 3, to jest człowiek, u którego mogliśmy kupować broń. No i on tam był weteranem wojennym, prawda, który mówił, że stracił rękę w Nikaragui, a właśnie co fajnie wychodzi w GTA podczas jednej z misji, on tą rękę stracił na własnym podwórku, jak był pijany i po prostu bawił się materiałami wybuchowymi. I właśnie takich połączeń, czyli właśnie nawiązań z Vice City do GTA 3 jest bardzo dużo i właśnie to sprawia przyjemność w ogóle, że tak powiem, szukanie ich i znalezienie. No i może troszkę o tej części, o fabule konkretnie. Głównym bohaterem jest Tommy Vercetti, który wychodzi z więzienia, no i dalej będzie pracował dla bossa kartelu narkotykowego, dla którego pracował wcześniej, ale oczywiście ktoś zdradził i cały towar przepada, pieniądze przepadają. No i właśnie naszym zadaniem jest tą sprawę wyjaśnić i tutaj dalej będzie się toczyła akcja gry. Tommy Vercetti to jest w ogóle ciekawa postać, bo tak jak właśnie w GTA 3 mieliśmy takiego bezpłciowego bohatera bez imienia, nazwiska, tak naprawdę nie wyrażał swojej opinii nigdzie, tylko po prostu słuchaliśmy tego, co mamy zrobić w misji. O tyle właśnie w tej części ten Tommy Vercetti to jest taka pełnokrwista postać. On jest jakiś i to jest właśnie bardzo fajne, ma swoje zdanie. No i tutaj jeszcze tak naprawdę duży wpływ na to, jak odbieramy tę postać, miał wybór aktora, który podkłada mu głos, bo to jest Ray Liotta, to jest właśnie aktor, który w wielu podobnych filmach właśnie gangsterskich w tamtym okresie grał. No i co jest jeszcze tutaj fajnego, zobaczę sobie na ściądze, żebym nie zapomniał, co jest takiego fajnego jeszcze w tej grze. Jedna z podstawowych w ogóle zasad, jeżeli chodzi o gry Rockstara, czyli ścieżka dźwiękowa, zawsze mają dobrą, tak jak właśnie w GTA 3 była taka autorska całkowicie, te stacje radiowe, to były wszystko ich nagrania. O tyle tutaj oczywiście ci DJ-e tak samo są autorscy, to jest wszystko robota Rockstara, o tyle mamy muzykę autentyczną z lat 80., czyli mamy tutaj przeboje Michaela Jacksona i inne tego właśnie typu jakichś wykonawców i hity, czyli jest bardzo, bardzo fajna, bardzo klimatyczna, dobrze nas nastraja do gry. No i kolejna sprawa, jeżeli chodzi, to był 2002 rok, a mieliśmy grę z naprawdę kapitalną grafiką jak na tamte czasy. Tutaj może niektórzy się czepiali troszkę kolorystyki, bo ta gra jest bardzo pastelowa, tak? Nie jest taka mroczna jak następna część czy poprzednia. No ale to jest moim zdaniem specyfika po prostu tych lat 80., że tak to wszystko wyglądało. Dużo jest tutaj bardzo różowego, te wszystkie menu są w takim kolorze i tak dalej, no ale tak naprawdę, jak ja pamiętam, no pierwszy rzut oka to troszkę odrzucało. O tyle właśnie potem, jak się już tam człowiek zaznajomił z fabułą, no to na takie szczegóły, jak takie właśnie niuanse nikt nie zwraca uwagi, tylko po prostu zatapiamy się w tym świecie i robimy coraz to kolejne misje. No i kolejna rzecz to jest właśnie humor.
Tak jak wspomniałem, ten właśnie Phil stracił rękę, a mówił, no w trakcie wypadku, jak był pijany, a mówił właśnie, że stracił go w trakcie wojny, że jest weteranem wojennym. I dużo to jest właśnie takich bardzo fajnych, barwnych postaci, między innymi Ken Rosenberg, to jest taki prawnik, który również potem pojawiał się w Guitar 3 i bodajże San Andreas, tego nie jestem pewien. Czy bardzo mi się podobał w ogóle motyw z takim zespołem Love Fest, którego właśnie mieliśmy osłaniać, ktoś tam ich chciał zabić i tak dalej, bardzo fajny motyw, bardzo dużo jest właśnie takich śmiesznych, naprawdę fajnych misji, gdzie autentycznie pojawia się na naszej twarzy uśmiech. No i tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o tę grę. Oczywiście tutaj było takich dużo technicznych usprawnień, jeżeli chodzi o GTA 3, bo to jest ten sam engine, ale tutaj już mamy właśnie możliwość przestrzeliwania kół, co wcale nie było taką oczywistością w GTA 3. Pojawiły się pojazdy jednośladowe, czyli mamy tutaj skutery, motory i tak dalej. Wszystko oczywiście jest w stylistyce lat 80. No i jakieś tam inne usprawnienia typu właśnie tęcza się pojawiła. Ogólnie jest gra jaśniejsza, taka bardziej, nie wiem, przyjemna w odbiorze, tak to można nazwać. No ale gra się tak samo, a nawet lepiej. No tutaj tak naprawdę przede wszystkim o sile tej gry stanowią misje i fabuła, bo naprawdę jest bardzo ciekawie. Takie mamy czasami wrażenie, jakbyśmy właśnie oglądali film. Może nie jest to dokładnie, co było na przykład w Mafii, bo tam to jest zupełnie inna bajka, ale tak naprawdę ta gra właśnie przyciąga to swoją fabułą i sprawia, że po prostu nie chcemy od niej odejść. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę grę. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. I właśnie, jeżeli chodzi o kolejny odcinek, to pierwszy raz będziecie mieli możliwość zadecydowania, co będzie w kolejnym. Czyli tak, czy pojawi się też gra Rockstara, to jest Red Dead Redemption w kolejnym odcinku. Czy może mielibyście ochotę zobaczyć coś o Gotiku? I to jest tak, że obydwie gry na pewno będą, wy po prostu tutaj będziecie decydowali o kolejności, w jakiej się pojawią. Czyli wystarczy po prostu napisać w komentarzu, czy chcecie Red Dead Redemption, czy Gothic jako następny film. To tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, cześć!